Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim remont mostu w Ostrowie na ostatnim etapie. Również remont drogi powiatowej między Karwodrzą a Ładną coraz bliżej końca. Już niebawem przeprowadzka Wydziału Komunikacji. Jest uchwała Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji domów czasów dziecięcych w Jodówce Tuchowskiej. Sołtysi ziemi tarnowskiej mają swój sztandar. Huczne świętowanie w Bobrownikach Wielkich. Cheerleaderki z Małopolski wróciły do kraju z brązowymi medalami z Mistrzostw Świata w USA. Pierwsi wezwani na kwalifikację wojskową już stawili się przed komisją. Będą wspólnie działać na rzecz ochrony klimatu. Jest porozumienie włodarzy gmin i władz powiatu tarnowskiego. Już niebawem most na Dunajcu w Ostrowie powinien zostać oddany do użytku. Zdaniem starosty tarnowskiego przeprawa ma być przejezdna pod koniec maja. W tej chwili właściwie są prace takie wykończeniowe. W tej chwili układany jest chodnik, właściwie krężniki chodnikowe, natomiast w kolejności następnej będzie oczywiście układany będzie chodnik również, jak również będą robione barierki, które już mamy zgromadzone, bo z tym mieliśmy dosyć duży problem. No i oświetlenie i położenie na końcu masy asfaltowej zamknie cała ta inwestycja. Później oczywiście odpowiednia dokumentacja też musi być jakby tutaj uzupełniona, ale to jest kwestia dosłownie kilku dni. Obecnie trwają również prace związane z przeniesieniem kanalizacji gminy Wierzchosław z powrotem pod konstrukcję mostu. To dość kosztowna część tej inwestycji, bo za całość tej usługi powiat musi zapłacić około 5 milionów złotych. Według starosty tarnowskiego otwarcie mostu w Ostrowie ma nastąpić między 20 a 31 maja tego roku. Prawie 30-milionowa inwestycja powiatu tarnowskiego jest już w trakcie zaawansowanych robót na najważniejszych odcinkach. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli jeździć świeżo wyremontowaną trasą między Ładną a Karwodrzą. Zmierzamy do końca z inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej 1376K na odcinku Ładna-Karwodrza. W ramach tej inwestycji, która została rozpoczęta w 2017 roku, powstały już rondo w miejscowości Skrzyszów oraz tak zwane obejście kościoła parafialnego tam w Skrzyszowie. Oprócz tego teraz już realizujemy dalsze odcinki, czyli odcinek Władnej do ronda Skrzyszowie oraz odcinek od ronda aż do Karwodrzy, do drogi wojewódzkiej 977. Wykonana przebudowa dwóch mostów w Skrzyszowie i Łękawicy skróci bezpośrednie połączenie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 977. Do tej pory przejeżdżać mogły tam tylko pojazdy z maksymalną masą do 10 ton. Ponadto droga zyska całkiem nowy standard. Coraz bliżej przeprowadzki jednego z ważniejszych wydziałów starostwa powiatowego w Tarnowie. Jeszcze przed wakacjami mieszkańcy, którzy mają do załatwienia sprawy związane z prawem jazdy lub samochodem, zrobią to pod nowym adresem. Jesteśmy na ostatnim etapie, czyli rozstrzygnięcia przetargu na meble. Firma ma 30 dni na wykonanie mebli i ich zamontowanie, więc myślimy, że gdy podpiszemy po świętach tę umowę, to w tej chwili do gdzieś koniec maja będą wykonane meble. Natomiast tu trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, że to nie od razu przeniesiemy wydział, dlatego że potrzebujemy co najmniej 2 tygodnie na to, ażeby przenieść archiwa, które są archiwami podręcznymi i potrzebne są na co dzień do pracy nad naszym pracownikom w Wydziale Komunikacji i oczywiście przeniesienie samego sprzętu, jakby uzbrojenie tego sprzętu, niż podłączenie, a więc to też zajmie nam tam kilka dni. W nowej lokalizacji ma działać nowoczesny system kolejkowy, a także znana już mieszkańcom powiatu rejestracja internetowa. 18 głosów za, 11 głosów przeciw to wynik głosowania radnych powiatu tarnowskiego nad uchwałą intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji domów czasów dziecięcych w Jodówce Tuchowskiej. Jak już informowaliśmy, przyszłość placówki stanęła pod znakiem zapytania. W razie jakichkolwiek zmian rozporządzenia, które od 1 stycznia wyszło bardzo niekorzystne dla nas, jeśli chodzi o rozliczenie i też możliwość naliczenia tak zwanej subwencji oświatowej, bez której no, ta placówka nie może funkcjonować, tym bardziej, że my tam mamy w tej chwili 25 osób zatrudnionych, 12 pedagogów, pozostała to jest obsługa. I my to po prostu musimy utrzymać. Do tej pory dom w czasów dziecięcych w 95% był utrzymywany ze środków zewnętrznych, w tym właśnie subwencji. Bez tego dofinansowania to będzie trudne, bo roczny koszt funkcjonowania placówki to około 3 milionów złotych, które powiat w dużej mierze musiałby wyłożyć ze swojego budżetu. Na taki wydatek samorządu jednak nie stać i dlatego jego władze czynią zabiegi, które mają za zadanie zmianę niekorzystnego rozporządzenia. Jeszcze nie poddajemy się, czynimy starania,
ażeby w dalszym ciągu powróciło to pierwotne brzmienie tego dokumentu. Dlatego też tutaj pomoc, myślę, naszej parlamentarzystów, jak powiedziałem, byliśmy na spotkaniu z panem również ministrem Czarnkiem, z panią poseł Anną Pieczarką i tutaj pan poseł, pan minister zna ten problem i, no i przyznał nam rację, że rzeczywiście to, co było, co funkcjonowało dobrze, no, należałoby przywrócić. Mimo to musiała rozpocząć się procedura likwidacji domów czasów dziecięcych. Po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego radni większością głosów poparli tę uchwałę. To był ważny i uroczysty dzień dla sołtysów ziemi tarnowskiej. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyło się poświęcenie i przekazanie sztandaru stowarzyszeniu. Mamy nowy sztandar ufundowany przez składek członkowskich, jak również od sponsorów. Z tego się bardzo cieszymy, bo sztandar to jest to największe coś, wokół czego się bardzo skupiamy. Uroczystość historyczna. Historyczna pod tym względem, że po raz pierwszy i myślę w dziejach tutaj działalności sołtysów mamy poświęcenie sztandaru. Sztandaru sołtysów powiatu tarnowskiego. Myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą tu wystąpiło Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Tarnowskiej, a żeby właśnie scalić jeszcze bardziej sołtysów naszego powiatu, postanowili właśnie ufundować sztandar. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich oraz lokalnych. Tłumnie przybyli najbardziej zainteresowani, czyli sołtysi. O takim sukcesie cheerleaderki z Bobrownik Wielkich nawet nie śniły. Dziewczęta wyjechały na Mistrzostwa Świata na Florydę w USA, gdzie zaprezentowały swoje umiejętności. Okazało się, że są one na medal. Byłyśmy w totalnym szoku, w ogóle nie spodziewałyśmy się, że będziemy na podium, ale jednak nam się udało. Straszne zaskoczenie, bo naprawdę takie osiągnięcie było czymś niesamowitym dla nas też. 12 cheerleaderek pochodzących z Małopolski po powrocie ze Stanów Zjednoczonych witano w Bobrownikach Wielkich. Na terenie szkoły zapanowało biało-czerwone szaleństwo. Tutaj każdy gratulował sukcesu tancerkom. Polska drużyna, która zgarnęła medal w cheerleadingu w USA, składała się z 24 osób. Połowa dziewcząt pochodziła z Małopolski, a 4 z nich było spod tarnowskich Bobrownik Wielkich. Kiedy dowiedziałem się o tym, że dziewczęta będą reprezentowały nasz kraj i że teraz muszą się zmierzyć z problemem zbierania środków na wyjazd, to w zasadzie można powiedzieć, że natychmiast podjąłem decyzję o tym, że nie. My pokrywamy koszty wyjazdu, natomiast dziewczęta w tym czasie muszą po prostu ćwiczyć, żeby się jak najlepiej do tego wyjazdu przygotować. No i tak się też stało i radość jest wspólna. Ciężka praca popłaca i jeżeli ktoś się przykłada do swojego zadania, które wykonuje, a ma jeszcze talent, ten talent popiera ciężką pracą, no to nie może być nic innego jak taki wielki, wspaniały sukces. Ja jako starosta się bardzo cieszę, dlatego że tą grupę właśnie tutaj dziewczynek z Bobrowni zawsze wspieramy, czyli to przy wyjazdach na Mistrzostwa Polski, czy w innych właśnie, zawsześmy ich wspierali finansowo, dlatego też wielką radością jest to, że tutaj właśnie dzisiaj możemy ich przywitać po tym przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, po tak wspaniałym sukcesie. Być może sukces, który odniosły w Stanach Zjednoczonych cheerleaderki z Bobrownik Wielkich i Małopolski, to dopiero początek. Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie tarnowskim. Wezwania do stawienia się przed komisję lekarską otrzymali przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2003 roku. Jeżeli chodzi o wszystkich, którzy w tym roku przyjdą tutaj na kwalifikację wojskową, to jest około ponad 1300 osób. Z tym, że ten rocznik podstawowy, który w tym roku jest, to jest około ponad 1100 osób. 200 to są roczniki z lat poprzednich, którzy z różnych przyczyn, czy to jakiejś pracy za granicą, czy innych zdrowotnych, nie mogli stawić się w poprzednich latach. No i co jest bardzo ciekawe, mamy również 23 dziewczyny właściwie, które są w większości studentkami, czy to Akademii Medycznej, czy to pielęgniarstwa, które również są do tej kwalifikacji tutaj zaproszone i myślimy, że znajdą się tutaj również jako one, jako przedstawicielki Płci Pięknej. Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie właściwości psychofizycznych kandydatów do czynnej służby wojskowej, wydanie im wojskowego dokumentu tożsamości oraz określenie kategorii zdrowia. Kategoria zdrowia, która jest przyznawana w trakcie kwalifikacji, ma za zadanie ocenienie, czy dana osoba może pełnić służbę wojskową. Mamy kategorię zdrowia A, czyli są to osoby zdolne do czynnej służby wojskowej. Jeżeli występują osoby, które dostaną kategorię zdrowia B, z określoną ilością miesięcy, po tym okresie podlegają ponownej jakby kwalifikacji takiej zdrowotnej i jest im ta
kategoria powiedzmy albo podniesiona, ewentualnie obniżona. No, kategoria zdrowia D, gdzie takie osoby nie są zdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, natomiast w czasie wojny jak najbardziej. No i kategoria zdrowia E, określająca, że taka osoba nie jest zdolna do służby wojskowej ani na czas pokoju, ani na czas wojny. Kwalifikacja wojskowa to też czas na zapoznanie się z możliwościami pracy w armii. Jest wspólna deklaracja gmin z powiatu tarnowskiego na włączenie się do realizacji programu LIFE Eko Małopolska. Projekt, który został zainicjowany przez Urząd Marszałkowski, myślę, że bardzo ważny i to na czasie, bo wiemy, że dzisiaj jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, szeroko pojętego, bo to mówimy tu o wszystkim, mówimy o odnawialnych źródłach energii, ale mówimy również o tym, żeby o czystych wodach, mówimy o czystym powietrzu, a więc to wszystko ma sprzyjać, ten realizacja tego projektu właśnie poprawy warunków życia, poprawy tym, co oddychamy, to, co pijemy i tam, gdzie przebywamy, gdzie odpoczywamy, czyli nad rzekami, nad stawami, żeby to było wszystko czyściejsze. Ale przede wszystkim to, co jest bardzo, myślę, istotne, to jest to, że w ten projekt weszły praktycznie, no prawie wszystkie powiaty województwa małopolskiego, oprócz tatrzańskiego i wszystkie miasta na prawach powiatu. Najważniejsze założenia programu LIFE Eko Małopolska to promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.